Obatala, nazywanym Panem Białych Szat, Orishalą, Wielkim Bóstwem i Alamorere, czyli właścicielem najlepszej gliny. Jest tym, który zgodnie z wierzeniami benińskich i nigeryjskich Jorubów nadał ludziom kształty. Zgodnie z wolą najwyższego Boga, Oloruna, Bogu Obatali przypadło w udziale ukształtowanie ludzi, a także stworzenie ziemi. Inny mit ze stwórcą świata uznaje brata Obatali, Oduduwę. Ponieważ Obatala nie potrafił stworzyć czegoś z niczego, dostał od Oloruna garść ziemi, koguta i ziarno oleistej palmy. Obatala zabrał się do pracy. Nad wodami wysypał ziemię, którą następnie kogut rozgrzebał pazurami i zamienił w zbity grunt. Z ziarna, które Bóg zasadził, wyrosły drzewa, lasy i cała bujna roślinność ziemi. Następnie Obatala zabrał się do lepienia ludzi z gliny. Gdy ukończył swoje trudne dzieło, Olorun tchnął w gliniane postacie życie. Właśnie w ten sposób powstali pierwsi ludzie, czyli Jorubowie. Działo się to w Lfe, świętym mieście tego ludu. Obatala zasiadł pewnego dnia pod drzewem i w jego cieniu spożył w spokoju wino palmowe, którego był smakoszem. Wypił go stanowczo za dużo, mimo to zabrał się do pracy i zaczął lepić ludzi. Nie szło mu to jednak sprawnie i postacie, które wykonał, byłyby bezkształtne i nieładne. Obatala nie zwrócił na to najmniejszej uwagi i poprosił Oloruna, aby ten ożywił również je. W ten sposób Obatala stworzył ludzi ułomnych, a także albinosów. Gdy już wytrzeźwiał i zobaczył, co uczynił, przeraził się tak bardzo, że postanowił zaopiekować się biednymi ludźmi. Dlatego też Obatala uważa się za opiekuna ludzi Ukaleki. Według legendy Obatala wciąż nadaje kształt ludziom bytom, następnie umieszcza je w łonach matek i Olorun je ożywia. Obatala był pierwszym z bóstw Orisha, istniejącym na samym początku świata. Bardzo przyjaźnił się ze swoim niewolnikiem, dlatego pewnego dnia spełnił jego prośbę i podarował mu duży kawałek ziemi. Niewolnik postawił w tym miejscu chatę. Obatala chętnie odwiedzał niewolnika w nowym domostwie, nie mając pojęcia o jego podstępnym planie. Sługa za wszelką cenę chciał się pozbyć Obatali. Toteż pewnego dnia zepnął na niego olbrzymią skałę. Obatala został rozgnieciony jej wielkim ciężarem. Litościwe bóstwo Wyrocznia natychmiast przybyło na miejsce katastrofy i zebrało wszystkie szczątki Boga. Włożyło je do kalabaszu, czyli naczynia wykonanego z tykwy. Części Boga nazwane zostały Orisha Nla. Z nich powstały bóstwa Orisha.